Wasze klientki boją się chorób skóry, do których rzekomo prowadzi użytkowanie lamp UV? Przedstawię Wam dzisiaj kilka faktów i sami zadecydujecie, czy rzeczywiście jest się czego obawiać. Więc jeśli już boicie się zabiegów i myślicie o ograniczaniu zabiegów przedłużania paznokci do minimum, to pamiętajcie też, że zgodnie z zaleceniami WHO musicie ograniczyć mocno, także wychodzenie na słońce pomiędzy godziną 10 a 16. Co dalej? Uprawiając różne sportowe i rekreacyjne aktywności na świeżym powietrzu, zawsze używajcie kremu z filtrem. Pamiętajcie, że trzeba go nakładać co 2 godziny i po każdym wysiłku fizycznym, aktywności ruchowej i oczywiście kąpieli. Tak naprawdę obrócenie ciała na ręczniku plażowym już sprawia, że znowu powinniście się posmarować. Aby zapewnić sobie ochronę, musicie użyć 6 pełnych łyżek kremu na całe ciało. Mniejsza ilość właściwie nie ma sensu. Co jeszcze? Pamiętajcie, że ukrywanie się w cieniu drzew absolutnie nie stanowi dostatecznej ochrony. Noście kapelusze, okrycia na kark, długie rękawy i nogawki. Tylko wtedy jesteście całkowicie bezpieczni. Cytując American National Standard Institute, okulary przeciwsłoneczne powinny blokować do 92% promieniowania UVA i do 99% promieniowania UVB. Mam nadzieję, że z takich okularów korzystacie. I dodatkowo całkowicie zrezygnujcie z solarium. Już widzę, jak cała populacja stosuje się do tych zaleceń. Ale złośliwości na bok. Trzymajmy się faktów. The Skin Cancer Foundation, międzynarodowa organizacja założona w 1979 roku, wydała oświadczenie, że nie ma jednoznacznego związku lamp stosowanych w stylizacji z rakiem skóry. Dodatkowo nie należy porównywać światła solaryjnego ze światłem emitowanym przez nasze lampy UV stosowane w stylizacji paznokci. To właściwie mogłoby zakończyć temat, ale my podrążymy dalej. Dlaczego porównanie naszych zabiegów z solarium jest nadużyciem? W solarium promieniowanie UVA występuje w połączeniu z UVB, dzięki czemu pojawia się opalenizna. Lampy do manikir emitują przede wszystkim promieniowanie UVA. Wysokoenergetyczne lampy w solarium są także intensywniejsze, chociażby ze względu na ilość żarówek oraz ich moc. Standardowo w solarium jest 12 żarówek o mocy 100, a nawet 140 i 160 W, a nasze lampy UV wykorzystują małe, niskoenergetyczne diody o mocy 24, 36, 48 W. Jednakże to nie wszystko. By rzeczywiście miarodajnie zmierzyć, jak bardzo skóra jest wyeksponowana na promieniowanie, nie wolno ograniczać się tylko do przeliczenia watów w żarówkach. Trzeba sprawdzić, ile miliwatów przypada na 1 cm kwadratowy powierzchni skóry. A to już całkowicie kładzie na łopatki analogię do solarium. Potwierdzeniem bezpieczeństwa stosowania naszych lamp może być fakt, że potrzebne by były cotygodniowe sesje manikir przez 250 lat, aby zrównoważyć teoretyczne i niskie ryzyko pojedynczej terapii. Terapii leczenia światłem UV w określonych stanach chorobowych skóry, takich jak na przykład łuszczyca. Mam dziwne wrażenie, że sesje modelowania paznokci przez najbliższe 250 lat raczej na mnie grożą. Płytka paznokcia całkowicie blokuje UVB, a UVA przenika przez nią w zaledwie 2,5%, co sprawia, że płytka stanowi skuteczną warstwę fotoochronną dla łożyska. Dodatkowo już w 1966 roku ustalono, że powierzchnia skóry dłoni jest najmniej podatną na promieniowanie UV. 4 razy bardziej wrażliwa jest na przykład powierzchnia twarzy. Nie ma natomiast żadnych danych, które mogłyby wskazywać na związek promieniowania UV generowanego przez lampy do manikiru ze zwiększeniem ryzyka powstawania raka skóry. Lampy UV stosowane są na świecie od ponad 30 lat. Gdyby rzeczywiście były szkodliwe, naukowcy dysponowaliby już licznymi badaniami na ten temat. Tymczasem brak obecnie jakichkolwiek wyników poświadczających tę tezę. Niektórzy polscy lekarze twierdzą, że w Stanach Zjednoczonych zwiększyła się liczba zachorowań na czerniaka.
Być może nie przeczę. Ale czy ci lekarze wiedzą, że w obu Amerykach i Azji produktem, który od lat dominuje, jest akryl? A akryl nie wymaga naświetlania w lampie UV. Prowadziłam kursy w Peru, Meksyku, Capo Verde, Indiach, Mauritiusie, Mongolii, Tajlandii. Rozmawiałam ze stylistkami z Australii i Nowej Zelandii. I wszędzie na świecie prym wiedzie metoda akrylowa, bo jest tańsza i szybsza. Żel i lakiery hybrydowe dopiero stopniowo zdobywają popularność. W artykule, którego tytułu przytaczać nie będę, dwóch lekarzy, których nazwiska również przemilczę, przedstawiło wniosek, jakoby lampy UV niosły z sobą ryzyko wywołania raka skóry. Jak się jednak okazało, ów raport oparty był na przypadkach dwóch kobiet. Dwóch. Obie panie to mieszkanki słonecznego Teksasu, sporadycznie korzystające z zabiegów stylizacji paznokci. Ów raport został od razu storpedowany przez środowisko, jednak od czasu do czasu ktoś nieznający tematu odkopuje go i straszy takimi informacjami. Występująca w naszych lampach ilość promieniowania UVB jest śladowa. To odpowiednik 17 do 26 sekund przebywania na słońcu z uwzględnieniem dwutygodniowych przerw pomiędzy wizytami. Ten sam raport donosi, że dawka światła UVA dostarczana skórze podczas naszych zabiegów odpowiada ekspozycji na słońce na poziomie 2 do 3 minut. Przyznajcie proszę, że to nie są porażające dawki. Zarówno lampy UV, jak i LED UV są bezpieczne. Nie możemy wskazać wyraźnej różnicy w promieniowaniu emitowanym przez standardowe lampy UV i nowoczesne lampy LED. Natomiast warto zauważyć, że lampy LED utwardzają produkt w czasie 10, 20, 30 sekund, czyli bardzo szybko. Dzięki temu ekspozycja na promienie UV w czasie jednego zabiegu to raptem kilka minut. Podsumowując, ilość promieniowania, na którą narażamy się w czasie zabiegu stylizacji, jest mniejsza niż podczas wakacyjnego, rodzinnego spotkania zorganizowanego w miły słoneczny dzień. Większą dawkę niż przy stylizacji przyjmie klientka, która w upalny dzień, ubrana w sukienkę na ramionczkach, postanowi pieszo iść na zabieg manikir. Takie są fakty. Nic w tym momencie nie wskazuje, by zabiegi z użyciem lampy UV rzeczywiście były ryzykowne. Jeśli jednak klientki nadal wykazywałyby obiekcje, proszę bardzo, zawsze przed zabiegiem można użyć kremu z filtrem lub założyć rękawiczki bez palców. Styliście nie będzie to przeszkadzać, a jeśli klientka poczuje się lepiej, czemu nie?